To jest ten moment, kiedy możecie Państwo zadać jeszcze dodatkowe pytania. Ja pozwolę sobie na koniec jeszcze powiedzieć, skąd możecie Państwo czerpać wiedzę, bo jak się okazało, dokumentacja OpenEdexa i EdExa to troszkę za mało, podglądanie to też za mało, więc postanowiliśmy stworzyć nasze własne polskie wersje i tutaj operator, tak jak już wspomniał Bartek czy Anita, opublikował wytyczne dla twórców kursów. One są dostępne na naszej stronie projektu na wojka.edu.pl. Uruchomiliśmy również dwa kanały YouTube, na których są instrukcje dotyczące tworzenia kursów. Pokazuję materiały, jak przygotowali je nasi twórcy kursów z różnych uczelni, zarówno w ramach konkursu Power, jak i poza nim. Pokazujemy również, w jaki sposób krok po kroku przejść przez wszystkie formalne aspekty. Cała droga proceduralna jest również opisana na stronie projektu, a dodatkowo jeszcze stworzyliśmy sieć Akademii na Wojka, która ma za zadanie w przyjemny sposób, kiedy idziecie Państwo do pracy w samochodzie, w korku, pozyskiwać wiedzę na temat platformy na Wojki, learningu, naszych nowych funkcjonalności. No i dodatkowo co tydzień nasz zespół przesyła Państwu informacje w ramach newslettera. Jeżeli kogoś z Państwa jeszcze na nim nie ma, to gorąco zapraszamy do przyłączenia się. Newsletter ma za zadanie przekazywać wiedzę na temat nowych funkcjonalności platformy, różnego rodzaju wydarzeń oraz projektów, które realizujemy w ramach platformy na Wojka i w ramach tworzenia tego ekosystemu, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, platforma to nie jest tylko narzędzie, to jeszcze jest cała społeczność, to są eksperci, to są recenzenci, to są twórcy. Co ciekawe, twórców na platformie Draft zarejestrowanych użytkowników, czyli recenzentów, audytorów, ale również i twórców jest już ponad 600, więc jak widać jest to dość liczne grono. Na 80 przygotowanych kursów i 21 zrealizowanych widać, że ta grupa jest znaczna, więc to nie pojedyncze osób tworzą. To są interdyscyplinarne zespoły, więc jak widać jest nas sporo, grupa się naszych ekspertów powiększa. My oczywiście w ramach takich wydarzeń jak dzisiejsza konferencja czy różnego rodzaju webinary i seminaria zapraszamy Państwa do dzielenia się wiedzą na temat platformy, rozwijania i brania aktywnego udziału w rozwoju platformy. No i przede wszystkim dziękuję Państwu za dzisiaj. Ja ze swojej strony oddaję głos Pani Prezes.